Dzień dobry, Krzysztof Repiński, witam serdecznie i zapraszam na rozmowę o... Dzisiaj będzie o sporcie, bo w naszym studiu moim i Państwa gościem jest Daniel Ławrynowicz, mistrz Polski w czwórboju nowoczesnym juniorów. Dzień dobry. Danielu, będziemy rozmawiać o tym sezonie, będziemy rozmawiać o Twoich sukcesach, osiągnięciach. To był bardzo udany sezon, ale może najpierw powiedz, czy on się już w zasadzie zakończył dla Ciebie? Tak, tydzień temu miałem ostatnie zawody. Ostatnie zawody przed tygodniem, to były te najdalsze? Tak, bo wyruszyliśmy aż do Argentyny, do Buenos Aires. No dobra, ale spokojnie, powoli. Będziemy mówić o całym sezonie, który w zasadzie zaczął się wiosną. Czy macie jeszcze starty wcześniej? W środku zimy jest jeden start taki, powiedzmy sobie, rozgrzewkowy i od wiosny się zaczyna. Brałeś udział, tak, w Pucharze Europy, ale tutaj w Dżonkowie, w Międzynarodowym Towarzystwie, zajęłeś drugie miejsce. Drugie miejsce. Później były Mistrzostwa Europy w Pradze. Ważny dla Ciebie był to start. Z czołówką Europejczyków się zmierzyłeś. Jak tam poszło? No, zająłem 20 miejsce, co w przebiegu dalszych wypadków pozwoliło mi wyjechać właśnie na Mistrzostwa Świata. Także do Buenos Aires. No i Mistrzostwa Polski w Dżonkowie. No to był ten start chyba najlepszy, który najbardziej miło wspominasz w tym sezonie, jeśli chodzi o Mistrzostwa Polski. Chyba, że nie, no to mnie zaraz sprostujesz. Powiedz, w jaki sposób obroniłeś tytuł indywidualnego Mistrza Polski już w czwórboju nowoczesnym? No zaczęliśmy zawody standardowo od pływania, no, którym no, nie brylowałem. Po prostu popłynąłem swoje. Większość zawodników mi odskoczyła, no ale to nie stanowiło jakiejś większej przeszkody. Dosyć ciekawym był na Mistrzostwach Polski właśnie był turniej szermierczy, gdzie stawka była dosyć wyrównana. Dwóch Egipcjan odskoczyło poza stawkę, a reszta to różnica były no, nieznaczne, można tak powiedzieć. No i w przebiegu wydarzeń kombajn, konkurencja mieszana, bieg ze strzelaniem. No można powiedzieć, że moja najlepsza konkurencja pozwoliła mi awansować na pierwszą lokatę. Na ten bieg ze strzelaniem? Wybiegłem, tak. Wybiegłem na trzeciej lokacie ze stratą 38 sekund, coś w tym kierunku. Czy tam był jakiś emocjonujący finisz? Czy przypominasz sobie, jak to było? Czy no, już tą przewagę uzyskałeś na dystansie i już nie było nerwowej końcówki? Bardzo solidnie pobiegłem, ale Mistrzostwo Polski można powiedzieć, że dało mi rewelacyjne strzelanie, które na łącznych czterech strzelaniach poprawiłem się o 15 sekund, co jest w tym przypadku na tym poziomie już no, naprawdę bardzo dużym. Już tutaj miałem okazję w studiu rozmawiać o wieloboju nowoczesnym z Twoim młodszym kolegą Michałem Jaszczerskim. Też prezentuję Wasze jakby sukcesy i osiągnięcia w programach informacyjnych Telewizji Tetka. Już się trochę tczewianie przyzwyczaili do tego wieloboju nowoczesnego. Pamiętamy chociażby Arkadiusza Skrzypaszka, tak? Tak. Czy Janusza Peciaka, czy tak miano imię? Peciak, dwojga imion, dwojga nazwisk. Tak, mamy tutaj tradycje naprawdę bogate. Znamy tę dyscyplinę sportu, chociaż mimo wszystko jest niszowa. Opowiedzmy, jak to się zaczyna, wielobój nowoczesny? Już tutaj Tczew się chyba trochę w tym wyspecjalizował. Jak to jest, że w Tczewie mamy medalistów Mistrzostw Polski, a w przypadku Twoim już dwukrotnego Mistrza Polski. Jak to się zaczyna? W Tczewie struktura szkolenia pięciobojowego no, zaczyna się stricte od pływania, gdzie zawodnicy, którzy nie mają szansy przebicia na Mistrzostwach Polski w pływaniu, czy kwalifikacji do finałów, czy jakichś tam osiągnięć, są przeważnie kierowani na jakieś zawody. Tu właśnie w Tczewie biegowe, żeby pobiegali trenerzy, oceniają wtedy jakby potencjał zawodników, jeżeli stwierdzają, że jeżeli dobry można bądź coś, średni pływak dobrze biega, to znaczy, że to już jest można materiał. Próbować coś w tą stronę i od gimnazjum przeważnie, czasami to się na młodszym szczeblu odbywa, zaczyna uczyć się strzelania. No i po prostu szkoli się to w gimnazjum, zresztą całe gimnazjum Trójbój. A w Twoim przypadku jak to było? Kto Cię zauważył? Masz okazję tutaj powiedzieć nam, jacy byli Twoi pierwsi trenerzy? Trenerem, który jakby najbardziej mnie ukierunkował w tym wszystkim jest pan Sławomir Gdaniec.
Pozdrawiamy Sławkę. Tak, tak, bardzo serdecznie. No i po prostu zaczęliśmy biegać, biegać, po prostu z wybiegania się na tym niższych poziomach, no kształtuje jakiś poziom i strzelanie też mi szło dosyć dobrze i na koniec gimnazjum stwierdziliśmy, że można spróbować trochę wyżej do SMS-u wyjechać. Szkoła Mistrzostwa Sportowego, wybór padł na Bielany, dzielnicę Warszawy. Tak jest. No i teraz już jesteś bliski chyba ukończenia tej szkoły, tak? Tak? Już ten czas szybko minął? Tak, tak. Obecnie jestem w trzeciej klasie liceum, dla mnie maturalnej. No, to jeszcze zapytamy o to, co się jeszcze dzieje z tobą. Ja chciałbym wrócić do tego pięcioboju nowoczesnego, a więc pływanie i bieg, potem jest strzelanie, a potem wchodzi szermierka. Czy na jakim etapie, w jakim wieku to szkolenie wchodzi? Czy w trzewie też można już trenować szermierkę, czy to jednak dopiero później? No nie sądzę. Jeżeli pytałem się trenerów tam w Warszawie, jak to wygląda pod względem szermierczym, to na Pomorzu do tej dyscypliny, do tej kategorii szermierki, to trenerów no nie ma niestety. Mhm. Dopiero tutaj gdzieś tam ta dalej bariera. Można. Mhm. Czyli właściwie tą konkurencję czwartą, szermierkę, zacząłeś dopiero w Szkole Mistrzostwa Sportowego tak właściwie, tak treściwie trenować, tak? No wtedy miałem pierwsze kontakty właściwie z szermierką. Mhm. A powiedz coś o strzelaniu. Czy ty lubisz strzelać? No lubię strzelać. To jest dosyć nudna konkurencja, no bo nie ma co się oszukiwać. Trzeba wykonywać te tysiące i tysiące złożeń, żeby poprawiać się trochę, ale można sobie urozmaicać tą konkurencję przez różne tam gry, zabawy. A czym strzelasz? Jaki to jest pistolet? Czy tam są obecnie naboje jakieś, czy to laserowy jest? Obecnie jest broń laserowa. No broń laserowa, odeszliśmy od śrutu, to jest... Ale tak? Zaczynałeś na śrucie? Tak, zaczynaliśmy śrutem? Na śrucie. Mhm. I parę lat temu weszły przepisy regulujące, żeby strzelać właśnie na laserach. To jest dużo szybsze, no i bezpieczniejsze właśnie. Pozwala na szkolenie jeszcze młodszej grupy zawodników. No tak. I powiedz mi, w której dyscyplinie ty się czujesz mocny, a która sprawia tobie jakby największe, no może nie trudności, kłopoty, ale której się obawiasz najbardziej? Już coś powiedziałeś na ten temat, ale możesz powtórzyć. No moją, można powiedzieć, że diamentową konkurencją jest konkurencja łączona, tak zwana kombajn. Czyli to bieganie ze strzelaniem. Tak, kombinacja. Znamy doskonale, kibice doskonale znają to z zimowego biatlonu, a no, to jest jakby konkurencja podobne. Pięcioboju nowoczesnego w tych juniorskich jeszcze kategoriach. Znaczy to się przeciąga już przez całą karierę pięcioboisty. I tak. Mhm. Więc tutaj czujesz się mocny. Tak jest. Jeśli gdzieś tracisz, to odrabiasz właśnie na tym. A gdzie możesz stracić? No na basenie. No pływakiem to no nie jestem, trzeba to przyznać. No i nigdy nie byłem. A basen, pływanie jest zawsze pierwszą konkurencją, tak? Pięcioboju? W przepisach jest uregulowane, że powinien być basen pierwszy, ale no nie zawsze można. Organizator nie zawsze jest w stanie zapewnić ten basen pierwszy. Może tak, jak mówimy o tym, jak to się zaczęło, że tutaj w Tczewie stawia się właśnie na wielobój, rozszerza się nie tylko pływanie, a właśnie wielobój, a też i triatlon, czy też akwatlon, duatlon. To powiedzmy, jak te szczeble poszczególne u ciebie zafunkcjonowały? Czyli kiedy pojawiły się sukcesy? Kiedy pamiętasz, ile miałeś, w jakiej kategorii wiekowej, ile miałeś lat, zdobywałeś jakieś medale ogólnopolskie, czy to nie przyszło tak szybko wcale? Bo teraz masz dwa medale rok po roku, tytuły mistrzowskie, złota, tak? Tak jest. No, ja jestem takim typem zawodnika, co musiałem dochodzić, jakby przechodzić przez każdy poziom tej klasyfikacji ogólnej. Zaczynałem z tych niższych poziomów, z czego jestem szczerze mówiąc zadowolony, bo jednak taka pokora to się przydaje na wielu szczeblach. Czyli w mniejszych kategoriach wcale nie było tych sukcesów za wiele. Gdzieś tam plasowałeś się w czołówce, ale nie było medali. No, bym nie powiedział o czołówce, to
była przeważnie druga dziesiątka, kilkunaste miejsca. Pierwsze mój sukcesy to były, gdy weszłem w ten, jako najstarszy rocznik w trójboju. Wtedy zacząłem się plasować w tych czołówkach, no i na Mistrzostwach Polski wtedy udało mi się wywalczyć 2 srebrne medale indywidualnie i w sztafecie. To były takie pierwsze sukcesy, które mnie jakby ukierunkowały dalej. Czy teraz masz 18 lat, tak? Tak, a wtedy miałeś 16. Lat? 16. Tak, czyli dopiero 2 lata temu, jak doszły te różnego rodzaju konkurencje, no, chyba wynika z tego, że jesteś jednak pięcioboistą wszechstronnym, taki jaki powinien być wieloboista. Tak mi się wydaje. No miejmy nadzieję. To się jeszcze okaże. Już trochę mówiliśmy o tej specyfice dyscypliny sportu, ale pomówmy też o tym, że to jest taka tczewska dyscyplina się zrobiła, bo przed tobą były jakieś sukcesy, byli zawodnicy, którzy już jakby przetarli szlaki w tym pięcioboju nowoczesnym. Już trenerzy Gdaniec, Sławek Gdaniec, kto jeszcze? Mariusz Marut? Tak jest, teraz prowadzi właśnie sekcję, no ten oddział jakby. Tak, 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 ten część Sambora. Wieloboju nowoczesnego i powiedzmy, że teraz ty jesteś w tej czołówce ścisłej, jesteś dwukrotnym mistrzem Polski, ale już za tobą są następni, co chyba świadczy o tej, że to jest tczewska konkurencja. No miejmy nadzieję, że z roku na rok będą przybywać tych pięcioboistów młodych z Tczewa, bo to zawsze miło. Zaraz za mną jest Dominika Karola, która rok później jakby dołączyła do właśnie OSSM-u w Warszawie. Na tychże Mistrzostwach Polski, w którym ty obroniłeś tytuł Mistrza Polski Juniorów, Dominika zdobyła brązowy medal. Tak jest i wystartowaliśmy razem w sztafecie, co tam no zabrakło nam trochę do medalu, ale też był bardzo udany start. No tak, byliście wtypowani do złota, nie? W roli faworytów byliście, prawda? A akurat co tam zawiodło? Znaczy, jeżeli chodzi właśnie o sztafety, w pięcioboju, to ciężko wskazać faworytów, gdyż pobiec 2x800 to większość zawodników da radę się spiąć i pobiec, czy też przepłynąć 100 metrów. Jakby jest mniejszy dystans i ta konkurencja jakby się zawęża, jest bardziej wyrównany ten poziom. A sztafety to coś jednak innego. Inne prawa zupełnie. To się rządzą. No dobrze, więc mówiliśmy o Dominice Karolak i o twoim jeszcze młodszym koledze niż Dominika chyba, zdaje się, Michale Jaszczerskim, który tutaj gościł w tym studiu. Tak jest, on dołączył właśnie też do SSM-u w tym sezonie. 2 tygodnie temu chyba się zaczął. Tak, do Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Warszawie. Tak jest. Dominika też jest w tej szkole, bo tego nie powiedzieliśmy. Tak jest. I Michał Jaszczerski teraz rozpoczyna tą sportową i taką normalną edukację również w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Warszawie, tak? Bielana? Tak. Tak więc jest ta kontynuacja. Ciekawe, czy... Miejmy nadzieję, że w następnych latach też się ktoś potoczy. No zobaczymy. Mówiliśmy sporo o specyfice tej dyscypliny sportu. Czy jest jednak przepaść pomiędzy Polską a resztą świata? No dosyć, ta bariera jest dosyć znacząca właśnie. Teraz z trenerami z Warszawy zaobserwowaliśmy taki wzrost jakby poziomu naszej polskiej reprezentacji, no ale no jednak nadal nam brakuje dosyć sporo do tej światowej czołówki tam. W sezonie od czasu do czasu jakiś medal wpadnie na poszczególnym szczeblu kategorii wiekowych na zawodach międzynarodowych, no ale no, potęgą nie jesteśmy. Nie jesteśmy potęgą, a szczerze przyznałeś. Ty jako podwójny mistrz Polski byłeś na Mistrzostwach Europy w Pradze i na Mistrzostwach Świata w Argentynie i to były gdzieś tak miejsca 20 równo. I znaczy na Mistrzostwach Europy 20, na Mistrzostwach Świata 21. A na Mistrzostwach Świata była większa konkurencja, bo ty zrobiłeś dobry wynik jak na swój start. Tak, na Mistrzostwach Świata w Argentynie przyjechała, powiedzmy sobie, czołówka z Europy i no dobrzy zawodnicy z pozostałych kontynentów, bo to jednak wyjazd, gdzie reprezentacje no, jechały mniejszą kadrą. A teraz co przed tobą? Najpierw zapytam może o tę piątą, ostatnią dyscyplinę. Czy już próbujesz jazdy konnej? Jak się czujesz na, jak to się mówi, na parkurze, tak? Tak, tak. No już muszę się przyznać, że miałem okazję startować w pełnym pięcioboju
No niestety nie ukończyłem jazdy konnej, no ale no, będziemy próbować dalej. Dla mnie jazda konna w tym pięcioboju nowoczesnym taka największa zagadka, bo to się na Igrzyskach Olimpijskich losuje przecież te konie, tak? To, na każdych zawodach się losuje każdych konie. No, więc no coś w tym musi być trochę też przypadku też i losu i szczęścia, czy nie? Czy to jest tak zrobione są przeszkody, że te konie są na tyle równe, że raczej nie ma mowy o złym losowaniu? No, konie dobierane do konkurencji są przeważnie na podobnym poziomie, no ale wiadomo, to są zwierzęta, które tak jak ludzie mają charaktery i no, potrafią coś tam namieszać, ale to jak dobry jeździec, to przejedzie na każdym koniu z dobrym wynikiem. Słuchaj, a jak taki pięcioboista nowoczesny, nie wiem, trenuje, dzieli czas, łączy to wszystko? Szermierka, strzelanie, jazda konno, jeszcze trzeba pamiętać o kondycji, no to jak to się tutaj wszystko dzieje? Na każdym szczeblu tych kategorii wiekowych, no przeważnie powiedzmy sobie, że zaczyna się od rannego pływania w okolicach 6 rano. No i potem przeważnie jak mają jakieś zajęcia, czy studenci, czy właśnie młodsi zawodnicy, to idą do tej szkoły, czy tam na te wykłady. No i po zajęciach po południu to mają od 2 do 3 treningów. No różnie się układa, ale taki przeciętny pięcioboista to w tygodniu ma 20 jednostek treningowych. To jest no, około 3 dziennie. Mhm. A jednostka treningowa to jest godzina, czy to jest w zależności wieczy od treningu. Basen jest przeważnie godzina, półtorej, ale na przykład taka kombinacja czy jazda konna, to potrafi być właśnie koło 2 godzin, więc łącznie dziennie trenując to tak z 5-6 godzin pewnie zawodnik poświęca, jeżeli jest tak oddany w pełni konkurencji. No, a ty na pewno mając takie wyniki jesteś oddany, czyli tak. Codziennie, no a jeszcze trzeba pamiętać o jednak normalnej edukacji, tak? O tym, żeby zdać maturę i o innych. No trzeba. Powiedz mi, jakie stawiasz przed sobą cele? Jaką przed sobą widzisz przyszłość? No najchętniej. No takim największym celem, marzeniem można powiedzieć jest udział jak najlepszy start w Igrzyskach Olimpijskich za 5 lat, które się odbędą w Tokio. No niestety na to już no, nie dam rady się zakwalifikować, no ale no, następne duża nadzieja. No tak, Rio de Janeiro, a ty dopiero będziesz młodzieżowcem, tak? W dolnym roczniku, w tym niższym. No to a tam doświadczenie odgrywa bardzo dużą rolę, podejrzewam, w pięcioboju nowoczesnym. Tak, doświadczenie to najbardziej objawia się na szermierce. Mhm. Gdy zadając trafienie przeciwnikowi, on nie zadaje tego trafienia i mam jakby, zdobywam jego punkty. A czy szermierka właśnie jest to takim języczkiem uwagi? Czy szermierka jest takim ważnym momentem w tej całej konkurencji pięciobojowej? Tak, szermierka jest dosyć kluczową konkurencją. Nie można żadnej konkurencji wykluczyć, że bez niej da się wygrywać zawody. Ale szermierka to jest jednak ta konkurencja, która pozwala zrobić sobie przewagę nad innymi przeciwnikami. Mhm. To jednak jest każdy z każdym do jednego trafienia. To ja trafię, to przeciwnik nie trafi. Przeciwnik trafi, to ja nie trafię. Dziwne byłoby tak, jakbym tylko zapytał, czy wiążesz swoją przyszłość ze sportem. No bo wiążesz, no bo jesteś Oczywiście. Mistrzem Polski. Ale może zapytam, czy z czymś jeszcze? Czy równolegle będziesz starał się robić coś jeszcze? Jeśli tak, to co? Jakoś nie dostrzegam aktualnie jakichś takich zagadek do czego jeszcze. Czyli wszystko na razie na jedną kartę stawiasz, sport i to, co robisz, chcesz robić jak najlepiej, tak? Póki można, to oczywiście. Jasne. No to dobrze, no to życzę ci wszystkiego dobrego w osiągnięciu tych twoich celów, czyli Igrzyska Olimpijskie, no i bądź najlepszy w Polsce, jak będzie w dalszych, starszych kategoriach wiekowych, również to tego ci życzę. Dziękuję bardzo za udział w programie. Dziękuję bardzo. Moim Państwa gościem dzisiaj był Daniel Ławrynowicz. Do widzenia.